Czarno-biało to tytuł wystawy stworzonej przez nowodębską grupę pasjonatów fotografii. Od czwartku można ją oglądać w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie. Na fotograficzną wystawę składają się prace dwóch grup działających w Nowodębskim Ośrodku Kultury od ponad 3 lat pod opieką Roberta Wilka, znanego w lokalnym środowisku fotografa. Powstały w czasie wspólnych wypadów i plenerów fotograficznych. Udało się to w 2014 roku w konkursie ogłoszonym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego i dzięki temu w 2015, czyli w roku obecnym, udało się studio wyposażyć, zakupić sprzęt, nie tylko ten sprzęt, który widzimy, ale też część takiego plenerowego, który jest pochowany w szafie, również oprogramowanie do cyfrowej obróbki fotografii, no i aparaty i obiektywy fotograficzne. Zarówno młodzież, jak i nieco starsi technik fotograficznych uczą się pod okiem swojego instruktora, który z takich wspólnych spotkań również czerpie wiele. Zdjęcia robiłem wtedy, kiedy coś mnie zainspirowało, na przykład w przyrodzie albo w jakimś budynku opuszczonym. Inspiruje mnie to, co w nich się znajduje. Różne stare rzeczy typu fotele, krzesła lub stare telewizory. To bardzo się ładnie komponuje z tym starym wnętrzem. Jestem autorem 4 zdjęć, tyle zrobiłem. Jedno zdjęcie jest róży, drugie jakieś koleżanki, nie wiem, to co po prostu przyszło na myśl, to co widziałem w otoczeniu, to co mnie zainspirowało, to po prostu zrobiłem zdjęcie. Ogólnie bardzo lubię fotografii, głównie makro, lubię robić zdjęcia właśnie takie przybliżone, to mi się najbardziej podoba i myślę, że najbardziej mi to wychodzi. Fotografuję od 4 lat. Inspirują mnie opuszczone budynki, które mają jakąś przyszłość, historię. Tutaj na zdjęciu akurat widzimy zdjęcie z opuszczonego domu. Są też zdjęcia z opuszczonych budynków, które już na przykład w tej chwili nie istnieją. Są to jakieś tam hale produkcyjne, młyny. Ostatnio udało mi się fotografować budynek AK w Stalowej Woli. Jak wchodzę i jest brzydsze, że tak powiem, wnętrze, tym bardziej mi się to podoba. Dla mnie jest wtedy piękne. Wernisaż wystawy nowodębskiej grupy pasjonatów fotografii zatytułowanej Czarno-Biało połączony został z prezentacją nowo otwartego studia fotograficznego. Pomysł na jego stworzenie pojawił się już w 2011 roku. Wtedy został złożony pierwszy projekt, który niestety zakończył się fiaskiem. To jest niesamowita frajda, niesamowite naładowanie baterii, spotkać się z nimi, wypuścić się gdzieś w plener, na jakieś zajęcia, to naprawdę pozwala, ładuje baterię. No. Zrobiliśmy kilka plenerów, takich dosyć nawet, że tak powiem, dalekich i mocnych, bo była i Praga, i Londyn. W zasadzie w tej chwili wzajemnie uczymy się od siebie. Oni też dużo dają mojej pracy, prawda? Bo wspólnie dochodzimy do pewnych rzeczy, do pewnych tematów i są też jakąś inspiracją w mojej pracy. Nowe, dobrze wyposażone studio fotograficzne otwiera nowe możliwości przed młodymi miłośnikami fotografii, którzy do tej pory uczestniczyli głównie w zajęciach teoretycznych. Będziemy mieć większe możliwości. Czasami też mieliśmy zajęcia w studio pana Roberta, a teraz już nie musimy mieć, bo mamy swoje. Nowe studio mieszczące się w Samorządowym Ośrodku Kultury kosztowało blisko 33 tysiące złotych, z czego 20 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie przyznane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.